Telewizja Republika Czas na gospodarkę. Gospodarka na dzień dobry, i dzień dobry mówimy panu Sławomirowi Chorbaczewskiemu, ekonomiście. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zaczynamy od cen ropy. Gdybyśmy byli Władimirem Putinem, to byśmy te ceny ropy oglądali codziennie. Ja myślę, że Władimir Putin jest bardzo sprawnym. Zarządzającym organizmem państwowym w Rosji i ustawił to w taki sposób, iż nawet nie tylko codziennie, ale przy każdej możliwej znaczącej zmianie cen, która znacząco wpływa na gospodarkę rosyjską, otrzymuje odpowiednią informację i w zależności od tego podejmuje odpowiednie działania. Na pewno bym nie, nie doceniał Władimira Putina pod jakimkolwiek względem. No jeszcze w czerwcu. 2014 roku ceny ropy przekraczały znacznie 100 dolarów 114,81. To już było po e, z agresji na Krym, po agresji na Ukrainę. Dzisiaj 46,57 w granicach 40 dolarów. Te ceny są od przynajmniej e, marca. Moim Ubiegłego zdaniem, roku i coś nie chcą podskoczyć. Hmm. Moim zdaniem to jest bardzo dobry przykład yy, globalizacji, z którą mamy do czynienia na świecie i prawdopodobnie trwałych tendencji deflacyjnych, które między innymi spowodowane są chociażby cenami surowców naturalnych. Pamiętajmy, że ropa do niedawna jeszcze podstawowy surowiec strategiczny, ona jednak z biegiem czasu, moim zdaniem, będzie traciła na znaczeniu względnie, to znaczy są inne surowce naturalne zamienniki, to jest punkt pierwszy, punkt drugi. Nauka idzie coraz bardziej do przodu. W związku z tym wymyślamy też jako ludzie coraz więcej różnego rodzaju zamienników, które są używane w przemyśle, w gospodarce w ogóle. No i przede wszystkim, co jest bardzo istotne, e, energia od, ta, z tak zwanych źródeł odnawialnych, czyli energia, której prawdopodobnie, z której prawdopodobnie będziemy korzystali w coraz większym stopniu. Natomiast wciąż zapominamy w Polsce, dyskutując o ropie naftowej o węglu kamiennym. Moim zdaniem bardzo istotną rolę ma węgiel kamienny. Pamiętajmy o tym, że tacy bardzo duzi Um, e, importerzy, importerzy surowców, również eksporterzy, ale w tym kontekście również importerzy, jak Chiny, Indie. Używają bardzo dużo węgla kamiennego. I to jest bardzo ciekawe zjawisko, żeby obserwować, w jakim stopniu względnie używana jest ropa naftowa i w jakim stopniu względnie używany jest węgiel kamienny. Dla nas w Polsce bardzo ważna jest rola węgla kamiennego na świecie. Pamiętajmy o tym, że my jesteśmy bardzo bogaci w to źródło energii i powinniśmy cały czas różnego rodzaju zabiegami doprowadzać do tego, żeby węgiel kamienny miał swoją określoną cenę na rynkach światowych. Dla nas ważniejsza jest cena węgla kamiennego. I pozycjonowanie tej ceny w odpowiedni sposób, co dokonuje się i co robimy. Moim to zdaniem, wspomnę o konkretach. Cena ropy yy, nie chce wzrosnąć, co z ceną węgla? Tutaj wydaje się, że wszystko jest właśnie uzależnione od różnego rodzaju zabiegów o charakterze również politycznym. To znaczy, my powinniśmy, zwłaszcza w ramach Unii Europejskiej, zajmować bardziej z taką stanowczą postawę, pozycją, ponieważ w tej chwili. Wyraźnie widać, że Unia Europejska realizuje pewne interesy raczej starej części Unii, a nie nowej części Unii. Pamiętajmy o tym, że my jesteśmy w ramach nowej części Unii, czyli tych krajów, które do Unii Europejskiej weszły ostatnimi laty i są w mniejszości. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, oczywiście korzystamy na tym, że jesteśmy w Unii Europejskiej, mamy określone środki pomocowe, ale z drugiej strony też kraje starej Unii korzystają na tym, że myśmy do tej Unii weszli, więc nie możemy przyjmować postawy zbyt pokornej, nie możemy godzić się na wszystkie obostrzenia ze strony Unii. Oczywiście w interesie Unii jest to, żeby nie zwracać uwagi na węgiel, na węgiel kamienny, tak bardzo jak nam na tym zależy. Z punktu widzenia gospodarczego przede wszystkim, a więc powinniśmy się temu przeciwstawiać, powinniśmy podejmować szereg zabiegów w takim charakterze politycznym. W minionym tygodniu pojawiła się interesująca informacja o wzroście cen węgla termicznego, tego używanego do wytapiania ród metali i wytapiania stali. Chodziło oczywiście o to, że w ramach programu odchodzenia od Zadmienia gospodarki władze chińskie wprowadziły program restrukturyzacji kopalni. One nie działają codziennie tylko przez 7 dni w tygodniu, tylko przez 5 dni w tygodniu, w związku z tym im spadło, musieli kupować za granicą, no i ten cel, węgiel podskoczył. Teraz już jak to zgodnie z mechanizmem rynkowym wraca do normy. Ciekawą rzecz pan powiedział o ropie naftowej. Też wczoraj była. Informacja na temat planu elektryfikacji komunikacji w Polsce, podano tam cyfrę 2% PKB wydajemy na ropę naftową kupujowaną u w zagranicznych źródłach, tak? No, większość z tego w Rosji, ale też w Arabii Saudyjskiej, w Iranie ostatnio. Całe szczęście ostatnio podjęliśmy szereg działań zmierzających do tego, żeby zmienić źródła importu ropy naftowej, czyli uniezależnić się od importu ropy naftowej tylko i wyłącznie z jednego kierunku, to znaczy z Rosji, który był dominujący do tej pory. Ale pamiętajmy też, że to nie jest tylko i wyłącznie surowiec, czy to ropa czy węgiel, a to jest cały przemysł wokół tego surowca. Jeżeli chodzi o węgiel kamienny, my mamy w Polsce bardzo dobry przemysł. Przecież wybudowaliśmy bardzo wiele kopalni. Te kopalnie utrzymywaliśmy Eksploatowaliśmy, w związku z czym mamy cały przemysł, i ten przemysł może być bardzo silnym źródłem eksportu. My poszukujemy w tej chwili źródeł. A zwiększenia dochodu narodowego, źródeł wytwarzania różnego rodzaju dóbr przemysłowych o bardzo wysokiej wartości dodanej. Mamy za zbyt dużo pracy odtwórczej w Polsce, gdzie marża, gdzie wartość dodana jest bardzo niska. Mamy zbyt mało pracy o wysokiej wartości dodanej. I właśnie, między innymi, chociażby różnego rodzaju urządzenia, technologie, nowoczesne technologie, nowoczesne urządzenia, a jesteśmy w stanie je produkować, produkujemy je i moglibyśmy być ich znaczącym. Znaczącym eksporterem, nawet do takich krajów jak Wietnam. Próbujemy to robić i tutaj jest moim zdaniem bardzo duża rola rządu, Ministerstwa Rozwoju, które zabiega o to w różnego rodzaju rozmowach bilateralnych z partnerami zagranicznymi, aby naszych eksporterów w większym zakresie brać pod uwagę. Mamy jeszcze dwie minutki, to zapytam Pana o rozwiązanie Ministerstwa Skarbu Państwa. To też był news z zeszłego tygodnia. W takiej warstwie. Prasy brukowej chodzi o to, żeby nie wiem, pozbawić pracy kolesi, którzy tam obsiedli spółki, ale to jest kwestia też poważna, bo ministerstwo skarbu miało jakby skupiać wszystkie spółki skarbu i sprawiać, by one współpracując, po pierwsze obniżały koszty zarządzania, a po drugie no, też słowo z, słowniczka ekonomistów maksymalizowały. Efekt finansowy. No i, i co? I teraz rozejdą się te spółki po e, poszczególnych ministerstwach, dalej będą maksymalizowały efekty finansowe? Pamiętam, że z punktu widzenia ekonomicznego warto mówić o tak zwanej optymalizacji versus maksymalizacji. Jeżeli mówimy o optymalizacji, musimy się bardzo poważnie zastanowić właśnie nad rolą tych spółek, któ których, w których nie tylko właścicielem, a również współwłaścicielem, czy dominującym współwłaścicielem lub istotnym współwłaścicielem, jest skarpaństwa. Jeżeli skarpaństwa. Jest współwłaścicielem. Oczywiście występuje tam pewien drobny konflikt interesów związany z tym, że skarpaństwa pobiera od wszystkich podmiotów gospodarczych różnego rodzaju pod, podatki. Z drugiej strony bardzo ważne jest to, że dzięki tej współwłasności Współka Karu Państwa skarb państwa może wpływać instrumentami makroekonomicznymi na zachowanie się gospodarki w danym państwie. Więc oczywiście niepozbywanie się tego władztwa jest bardzo istotny w długiej perspektywie. Tak, ale czasu. ja pytam pana, czy to dobrze, że rozejdą się po ministerstwach, czy źle. I tak króciutko jednym Zdaniem, na ile to jest oczywiście możliwe, poproszę o. Moim odpowiedź. zdaniem zdecydowanie dobrze, dlatego że wówczas merytoryczny nadzór doprowadzi do tej właśnie optymalizacji. Mówmy o optymalizacji. Maksymalizacja jest moim zdaniem błędnym pojęciem, bo zawsze zakłada tylko jeden punkt widzenia. Wprowadziliśmy dwa trudne słowa: optymalizacja i maksymalizacja. Ja już wiem, co to znaczy. Dywersyfikacja to znaczy, że bierzemy z różnych źródeł. W tym przypadku surowce energetyczne za krótki wykład ekonomiczny. Dziękujemy Sławomirowi Chorbaczewskiemu. dziękuję serdecznie ekonomiście.